Odpowiedz wszystkim, jak, co ty robisz. Słuchajcie. Jak nie, no kurwa. Jest, chłopak dzisiaj miał sparing, wieś, no wybaczamy mu. Kto tutaj muzykę puszcza na sali? Bo to jest taka wesoła, przeszna muzyka, disco pola, jakieś disco, inna atmosfera treningu w ogóle. Nie ukrywam, że tutaj tutaj Mariusz jest tutaj wodzirejem. Mariusz jest DJ-em, wodzirejem tak zwanym. Czasami ja tam coś tam puszczę swojego, ale to Mariusz tam przeki chłopie, on za bardzo nie lubi trenować, więc najczęściej jest disco pola. 3, 4. Ty co byś puszczał? No, trochę bardziej rap. Rap, tak, Rychu Peja. To takie bardziej moje klimaty, tak? Chociaż to, tak jak mówię, no, przy takiej muzyce disco polo też się fajnie trenuje, więc... Fajnie to wygląda, powiem ci, jak tak zasuwałeś na tarczy i w tle disco polo. Całkiem dobrze. To dziękuję. Inaczej, jak jest muzyka, to też się rozluźnia, tak? W Stanach pamiętam, że no, wszyscy trenowali z muzyką, na każdej sali była muzyka, więc to też jest, uważam, że to jest taka, no też dobre, też można złapać taki rytm bokserski. Naszym chłopakom brakuje luzek, to było, nie? Nie, nigdy w życiu. Naszym chłopakom na pewno nie brakuje luza. Tak naprawdę to Mariusz lubi chłopców, ja ogólnie jestem, bardzo się martwię o swoje życie. Uważajcie na niego, naprawdę. On tylko tak potulnie wygląda. Nidze! Szkoda taśmy na niego. Zgadzam się!